15, myślę, że możemy e, zaczynać. Witam was na mojej sesji pod tytułem Przenieś swój .NET kod do rozwiązań Big Data. Ja nazywam się Tomek Krawczyk. Aktualnie współpracuję z firmą Future Processing w takiej komórce, która się nazywa Data Solutions. I czym się zajmuję na co dzień? Jak moje córki pytają, co ja robię w pracy? Ja mówię, że bawię się chmurą. Mówią, fajnie. Tak, tak? ale co dokładniej robię, to zajmuję się procesowaniem dużych zbiorów danych. Chmurze ażurowej. I dzisiaj chciałbym powiedzieć o jednej z moich zabawek. W zasadzie to będzie taka historia, jak ja zaczynałem swoją przygodę z Big Data. Tak też kiedyś byłem programistą dotnetowym, SQLowym, w ogóle jestem programistą SQLowym. Uważam, że większość problemów można rozwiązać SQL. em Jak uzupełnimy go dotneta, to możemy budować całkiem ciekawe rozwiązania do analizy danych. OK. Co dzisiaj? W ogóle ktoś się zajmuje Big Data? Ktoś ch chciałby? <grywa> Okej, okay, a ktoś zna dotneta, sql Okej, okay, to po tej sesji będziecie mogli zacząć, e, zacząć bawić się Big Data, ale zacznę od pytania, takiego funda fundamentalnego. Czy wiecie, dlaczego słoń ma trąbę? Też. <grywa> a słoń ma trąbę, żeby się tak gwałtownie nie zaczynał. I my, żeby dzisiaj tak gwałtownie nie zacząć, to sobie powiemy, najpierw spróbujemy zdefiniować, co to jest w ogóle Big Data, tak? Potem powiemy sobie o Azure Data Lake, takie quick overview, o nowym języku USQL i rozszerzeniach tego języka, głównie skupimy się na dotnecie. Zrobimy sobie jakieś demo. aczkolwiek mój laptop przed prezentacją zaczął szwankować. Zobaczymy, czy się uda zrobić te demo. Jedno demo Spróbujemy przeprocesować tam kilkadziesiąt gigabajtów, gigabajtów. Bo mamy ograniczony czas na żuża i ograniczony budżet, ale zobaczymy, może się uda. Także taka jest agenda. Eee, zaczynamy. Ok, big data. Szacuje się, że do 2020 roku wygenerujemy 40 zettabajtów danych. A do 2025 aż 163 zettabajty danych. Jak myślicie, dużo, mało. To zależy, no trudno tak powiedzieć, ile jest ten zeta tak? Skorzystamy z takiego porównania, które przygotował dla nas Microsoft, takiego porównania ryżowego, który nam mówi, tak, że jeden, jeśli założymy, że jeden bajt danych to jedno ziarenko ryżu, to na przykład gigabajt to już trzy takie ciężarówki, pół ciężarówki z ryżem, terabajt to już dwa takie stateczki z ryżem, petabajt to już przykryje Manhattan, a zeta jest gdzieś tutaj, tak? przykryje całe wybrzeże Stanów Zjednoczonych. My aktualnie jesteśmy, jeśli mówimy o danych, to gdzieś tutaj, tak? Tutaj to jest taka ilość danych, które na co dzień przetwarzamy. Gigabajty, fajnie. Terabajty, wiemy, że są, tak? Nawet możemy mieć terabajty danych. Jak spróbujemy je przetwarzać, to się okaże, że już nie jest tak fajnie, tak? Także tutaj potrzebujemy trochę narzędzi i mocy obliczeniowej. Petabajty. Jeszcze nie przetwarzałem petabajtów danych, ale chciałbym. Ale terabajty, tak. Pokażę, może pokażę Wam, jak to wyglądało. Ok, ale big data to nie tylko roz, yy, rozmiar danych. Jest taka podstawowa definicja big data składająca się z trzech V. Tak, jedne to jest rozmiar tych danych, drugie to różne formaty tych danych. I mamy dane ustrukturyzowane, co znamy z naszych baz danych, na przykład takie. Trochę ustrukturalizowane dane, czyli na przykład pliki XML-owe, pliki CSV, dane, które nie mają struktury, aczkolwiek każde dane mają jakąś tam strukturę, bo nawet pliki binarne, na przykład zapisane obrazki, mają jakieś tam kodowanie, no i wszystkie z tych wymienionych. Ostatnia literka, która opisuje big data, to jest ona określa. Tak jakby dwie rzeczy, dwa aspekty związane z tym data. Jedna rzecz to jest związana z tym jak te dane przyrastają, tak? Czyli mamy tutaj coś co się nazywa near to real time i baczowo, czyli takie duże czątki tych danych. A drugie, które ja się podpisuję, że o to określa w jaki sposób my chcemy przetwarzać te dane. Czyli chcemy czy chcemy je przetwarzać w taki sposób zbliżony do przetwarzania w real time, czyli napływają nasze dane, przetwarzamy czy baczowo Nagromadzimy na przykład dzienny dataset danych i będziemy go przetwarzać. Tak? Dzisiaj skupimy się na rozwiązaniach, które na rozwiązaniu, o, nie działa, na rozwiązaniu, które wspiera ten tryb baczowy. OK, to wiemy, są, czym są big data. Teraz jak je procesować? Podstawowa taka różnica przy przetwarzaniu big data. W stosunku do danych, które mamy w naszych relacyjnych bazach danych, jest taka, że w przypadku Big Data nakładamy schemat w momencie odczytu, czyli nadajemy format naszym danych w momencie odczytu. W przypadku e, systemów e, związanych z relacyjnymi bazami danych, <coughs> tworzymy schemat upfront, czyli definiujemy tabelki, strukturę tych tabelek, kolumny, typy tych danych i tam ładujemy dane. W przypadku Big Data. Różnica jest taka, że przetwarzamy, na czas przetwarzania nadajemy schemat naszym danych. Czyli dane trzymamy w takim natywnym formacie. Ok. Jeśli mówimy o big data, mamy na myśli dużo danych. Jeśli chcemy je procesować, to chyba będziemy potrzebować dużej mocy obliczeniowej. Tak? A tą możemy znaleźć najłatwiej w chmurze. To zobaczmy, jakie rozwiązania oferuje chmura ażurowa, jeśli chodzi o przetwarzanie big data. Jeśli mówimy o przetwarzaniu big data w chmurze, to zwykle potrzebujemy dwóch rodzajów usług. Jedną z nich jest storage, czyli magazyn, na, gdzie będziemy przechowywać nasze dane. Tak? Jeśli mówimy o chmurze azurowej, mamy dwa, dwa rodzaje storage, e, czyli jeden blob storage, najbardziej popularny, ale na cele big data mamy Azure Data Lake Storage który jest zgodny z HDFS-em, HDFS jakby ktoś nie wiedział, to jest taki format plików, stworzony właśnie po to, żeby równolegle móc wykonywać operacje na naszych danych, tak. Mamy Azure Data Lake Storage i Blob Storage, nie ma tutaj Blob Storage, bo niedługo te dwie rzeczy będą zmerżowane. będziemy mieć Azure Data Lake Store 2 Gentu. tak. I to jest taki storage nieograniczony, gdzie możemy sobie wrzucać dane w różnych formacie. OK, to tyle jeśli chodzi o storage. Jeśli chodzi o przetwarzanie, to mamy tutaj kilka usług. Jedną z nich jest usługa HD Insight, i tam mamy kilka usług w ramach tej usługi do przetwarzania big data. Czyli mamy Sparka. Jak ktoś słyszał o Sparku? Najbardziej popularny chyba framework do przetwarzania big data. Czyli możemy na HD Insightie postawić sobie taki klaster sparkowy i przetwarzać nasze dane. Co tam jeszcze mamy? Mamy Hive'a. Czyli taki engine SQL, który też potwarza, pozwala nam przetwarzać duże zbiory danych, trochę w mniejszym, ograniczonym stopniu niż Spark, ale możemy. Także tam mamy tego HD Insighta i tam możemy sobie tworzyć nasze klastry. Możemy również stawiać na tym HD Insightie machine learning server. Mówiłem o tym trochę na mojej poprzedniej sesji i tam na przykład na dużą skalę trenować i aplikować nasze modele machine learningowe. Co mamy jeszcze? Mamy dzisiaj, mamy bohatera naszej sesji, nie wiem, czemu on nie działa, e, czyli Azure Data Lake Analytics. E, bardzo fajna usługa, o której sobie więcej powiemy. I mamy Azure Databricksy, czyli komercyjna dystrybucja Sparka, która jest stworzona po to, żeby działać w chmurze. Ma ostatnio bardzo mocno promowana, tak, Microsoft bardzo mocno promuje tą usługę, z uwagi na to, że ten, bariera wejścia jest mała, tak? Skupiamy się na pisaniu naszych skryptów, a cała, z, z całą infrastrukturę yy, płacimy. Databricksą, ale mamy to tak jakby załatwione. Dzisiaj powiemy o Azure Data Lake Analytics. Ok, czym jest Azure Data Lake Analytics? Jest serwisem oferowany w modelu Platform as a Service i w takim sub-modelu, jak ja to nazywam, Query as a Service czy Job as a Service. Czemu to jest takie fajne? Bo możemy skalować nasze zapytania per job, czy per query. Czyli możemy powiedzieć, że mamy jakieś zapytanie, które będzie przetwarzać dużo zbiór danych. Mówimy, że to zapytanie, dla, dla tego zapytania potrzebujemy więcej zasobów. No to tyle zasobów dla tego zapytania przydzielamy tak? i płacimy per wykonanie każdego, każdego zapytania. W przypadku klastrów HD Insightowych na przykład. Tak Płacimy za czas działania klastra. Nieważne, czy tam procesujemy, czy nie. Tutaj uruchamiamy naszego joba na zaalokowanych zasobach. Job, job się kończy, to płacimy za ten czas, przez który działał job i za zaalokowane zasoby. E, co jeszcze fajnego mamy? Mamy nowy język, USQL, o którym sobie troszeczkę więcej powiemy. E, usługa jest zoptymalizowana, żeby działać z ADL. Storem, czyli tym storageem zoptymalizowanym pod kątem równoległego przetwarzania danych. W zasadzie nie ma limitów na skalowanie, ogranicza nas tylko grubość portfela, czy też pojemność naszej karty, kredyt, zasobów na naszej karcie kredytowej. E, domyślnie chyba mamy, możemy sobie jako deweloperzy na takiej nas, naszej subskrypcji z, wynająć, że tak powiem, że zaalokować 250 maszyn. A, pokażę. Ok. E, na czym uruchamiamy tak? Nasze, nasze joby? Tak jak powiedziałem, że możemy sobie zaalokować jakieś zasoby. Więc zasoby są określane przez adlaucy i ad jeden adlauc jest równoważny jednej maszynie wirtualnej z dwoma korami i sześcioma gigabajtami RAMu. Wydaje się to bardzo mało, ale naprawdę te joby uruchamiane na Lejku są bardzo efektywne. E, co jeszcze jest istotne? E, możemy. O tym powiem. Możemy w naszym kodzie używać dotneta, tak? Ale nie możemy używać wszelkich operacji związanych z siecią, czyli nie możemy na przykład łączyć się do naszych baz danych ani na przykład uderzać do jakichś zewnętrznych serwisów. Tak? I na poziomie jak definiujemy, może to spróbuję zresetować. Na poziomie jak definiujemy uruchamiamy naszego joba, definiujemy coś takiego, co się nazywa paralelizm i to oznacza ile jednostek tych Adlawców, na ilu tych jednostkach będzie uruchamiany nasz job? Chwilam, że powalczę z moim prezenterem. Ok, no nie działa. Ok, e, nowy język, który został stworzony na specjalnie na potrzeby usługi. Generalnie Microsoft tworząc tą usługę gdzieś w 2015 roku wyszedł e, z takiego założenia, e, że jest dużo deweloperów, którzy znają jego technologię, czyli znają DOTNETA, znają sql Tak, to stwórzmy język, który będzie połączeniem tych, tych dwóch technologii, tych dwóch koncepcji programowania. I tak powstał język, który się nazywa USQL. Jak sobie popatrzymy na genezę tego języka, to wcale on nie jest taki, taki nowy, bo o coś tu widać bo źródłem, inspiracją był taki język Scope, tak, i znajdziemy tam w tym języku USQL elementy tsql elementy C-Sharpa, jak ktoś zna Hive'a, to pewne elementy z Hive'a. I siła tego języka nowego... Wynika z tego, że wzięliśmy tę deklaratywność z, z języka SQL-owego. Deklaratywność oznacza to, że mówimy języki deklaratywne tym się cechują, że mówimy, co ma być zrobione, a nie mówimy jak. Czyli mówimy na przykład nam, naszemu silnikowi bazy danych, pobierz mi dane i posortuj je. Nie mówimy jak. Silnik to zrobi za nas. Tak, i rozszerzalność języka C-Sharp. Tak, i tak powstaje USQL. Ok, ja spróbuję to coś z tym zrobić, bo żeby powiększyć i pokazać jak ten USQL yy, wygląda. Czy to, czy to już coś widać? Czy nie widać. Ojej, nic nie widać, tak? Może zrobię tak. I taki jakieś... Spróbuję to powiększyć. ok Ja będę mówił, co, co tutaj mamy. Pokażę to potem w kodzie, ale tak szybko powiem, co mamy. Mamy typy, typy z dotneta, możemy używać assemblisów z dotneta, aplikujemy schemę on czyli nakładamy schemat w momencie czytania. Mamy ekstraktory, których sobie powiemy. Mamy coś, co jest podobne do tabelek w SQL-u, czyli rowsety. Wszystko to, co znamy z SQL-a. Możemy używać dialektu sql możemy używać agregacji. Możemy używać joinów, where'ów, sortować nasze dane i wyniki zapisujemy do plików. To jest właśnie jedna z takich minusów używania sql że jeden taki row set, który reprezentuje tabelkę, może być zapisany do jednego pliku i ten plik musi się znajdować albo na blobie, albo na e, storage'u. Jeśli chodzi o źródła danych, skąd możemy pobierać te dane, to również po możemy pobierać dane z bloba, ze storydżu. Z Azure Data Lake Storage'u, z bazy danych SQLowej na żurze i z Warehousa. To jest ta różnica. To jest to ograniczone źródło, jeśli chodzi o Sparka. W Sparku mamy trochę więcej tych źródeł. OK. Spróbujemy. Ale przejść dalej. Czym się charakteryzuje ten język usql Mamy typy danych, te, które znamy z dotneta, te typy proste. Mamy typ string, który jest ograniczony do 128 kB, i tutaj mm, twórcy jakoś nie chwiapią się, żeby coś zmienić. Mamy kompleks typy, czyli takie złożone typy, czyli SQL array, który jest odpowiednikiem listy, i SQL map, który jest odpowiednikiem słownika, czyli takich typów możemy używać. Ok, pięć niespodzianek dla, jak ktoś jest programistą e, sql to takie niespodzianki, tak? USQL jest case sensitive, as is not as, tak, bo as to jest alias SQLowy, a w C-sharpie as to jest e, operator do konwertowania typów. Do porównywania używamy operatorów C-sharpowych, null, is not null, tak? bo null w C-sharpie e, może mieć e, wartość, dodatkowo atrybut, czyli możemy sprawdzić wartość, w SQL mamy operator is, is not null. Tak, no i nie możemy robić updateów, deleteów i merge'ów. Y. OK? To tyle na temat SQL'a, Jak go możemy rozszerzać? Tak, możemy go rozszerzać, dodając nowe metody dotynetowe. I mamy parę operatorów. Tak, mamy ekstraktory. Ekstraktory generalnie służą do odczytu danych i konwersji naszych danych do rowsetów. I aktualnie dostępnych jest cztery takie ekstraktory, czyli CSV, TSV, tekst i parquet, ale bardzo, bardzo łatwo możemy rozszerzać, pisać swoje. Ja to pokażę. Mamy reducery. Redusery zwykle biorą tak, taki duży zbiór danych i kompresują go do jakiegoś mniejszego, czyli jakieś agregacje tam możemy wykonywać. Mamy procesory do przetwarzania, czyli bierzemy jakiś zbiór danych, dodajemy nową kolumnę, używamy tego procesorów, mamy e, applyery, czyli możemy, które są używane w, w operatorze cross-apply. Możemy pisać własne operatory do joinowania i możemy pisać własne outputery, ale tak jak powiedziałem, out, e, o, na poziomie outputerów cały jeden roadset wpada do jednego pliku. Ok, na czym to możemy uruchamiać, tak, co jest potrzebne do, e, na, żeby rozszerzać naszego usql musimy mieć, a nasze assembly muszą być we frameworku 4.5, 64-bitowe. Mamy parę załadowanych systemowych assemblies, plus dwie dodatkowe assemblisy, stricte związane z USQL-em. Jeśli chcemy używać assemblisów systemowych, referenc, system assemblies, nasze assemblisy. Ok, jak tworzymy nasze rozszerzenia? E, klasa plus statyczna metoda, to jest przykład. E, mamy klasę i statyczną metodę, którą będziemy wywoływać. E, ekstraktory, reducery, te wszystkie operatory. Mamy nowy typ projektu. Tak. Mamy klasy abstrakcyjne, w którym musimy przeładować metodę. Tak? W przypadku na przykład procesora, to jest proces. To sobie pokażemy. Ok. I żeby używać naszych, żeby używać naszych assemblisów. Z poziomu naszego SQL-a musimy je zarejestrować, rejestrujemy je na poziomie bazy danych, czyli mamy bazę danych i możemy to zrobić za pomocą skryptu usql albo za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Jak chcemy używać naszych assemblisów, baza danych, referens, assemblis, nazwa, nazwa naszego zarejestrowanego assemblisa, aliasy, aby nie pisać pełnych nazw, czyli nazwa naszego assemblisa, i cały namespace to aliasy, żeby było krócej, no i po prostu używamy w naszym kodzie. Ok, jak to działa? Mamy nasz skrypt USQL napisany w języku USQL, on jest skompilowany i optymalizowany. Mamy dodatkowe metadane, tak, czyli naszą bazę, na której zarejestrowane jest assemblis, mamy nasz storage. Na tym storage'u mogą, oprócz naszych danych, leżeć dodatkowe resource'y, czy dodatkowe skrypty. To wszystko deployujemy na podczas uruchamiania. Deployowane jest na każdą maszynę, na każdy ten vertex, czyli zadeklarujemy 50 tych upload'ców, tak? To te wszystkie rzeczy będą na każdy z tych adlaut zdeployowane i tam uruchamiane. Ok? Czego potrzebujemy, żeby się tym bawić? Ee, możemy... Nie potrzebujemy chmury, możemy się bawić lokalnie. Wystarczy, że za, zainstalujemy dodatek do naszego Visual Studio albo do Visual Studio Coda. Dodatek się nazywa Data Lake and Stream Analytics Tools for Visual Studio. I tam możemy pisać nasze skrypty. Mamy dedykowany typ projektu i możemy pisać nasze skrypty. OK, jak stworzyć takie rozwiązanie end-to-end? -end? Rejestrujemy naszą usługę na platformie Azure'owej. Tak, podajemy nazwę usługi, lokalizację, subskrypcję i storage, bardzo proste. Wrzucamy nasze dane na storage, jeśli ich tam nie ma. No jest parę opcji, żeby tam wrzucić dane, chyba, że tam już mamy dane, tak? czyli na przykład nasze urządzenia generują dane i tam są wrzucane. Jeśli nie mamy, no to musimy tam wrzucić dane. Możemy użyć do zabawy Storage Explorera produkcyjnie, na przykład polecam Faktory, Azure, Azure Data Factory. Tworzymy nasz skrypt. Tak w języku SQL I uruchamiamy. Ok, tyle teorii. Jakieś pytania. Teraz zobaczymy, jak to działa w praktyce. Myślę, że zobaczymy, tak? Bo jakieś tutaj problemy są. <słuch> jak nie będzie widać, to będziemy mogli powiększać. Ok, zacznę od. Prostego przykładu. Na razie będę uruchamiał swoje przykłady lokalnie. Tak mam jakieś dane, które są logami, e, logami z serwera is owego tak? Tego przykładu nie będę e, uruchamiał, tylko powiem, jak właśnie, albo może zobaczymy, może go uruchomimy. E, jak, e, chciałem pokazać, jak nakładać schemat w momencie czytania. Ale co, co mamy? Mamy wcześniej stworzoną naszą bazę danych. Czy może, może trochę źle zacząłem, może powinienem pokazać od nowego typu projektu. Jak mam to zainstalowane, to możemy sobie, mamy nowy typ projektu. W naszym Visual Studio mamy Azure Data Lake. Tak i mamy USQL i tutaj mamy kilka typów projektów, jednym z nich jest e, USQL Project, czyli ten, gdzie będziemy pisać nasze skrypty, skrypty USQLowe. E, innym jest mm, Class Library, gdzie będziemy pisać nasze rozszerzenia. Co ja zrobiłem wcześniej? Ja wcześniej stworzyłem sobie bazę. tak? Zarejestrowałem jakieś tam extensiony, ale na początku stworzyłem, stworzyłem bazę i zarejestrowałem extensiony. O extensionach powiemy potem. OK, i teraz mamy logi z naszego serwera IS-owego. Chcemy je sobie tam poanalizować. Deklarujemy ścieżkę, gdzie są te nasze logi. Tutaj mamy Virtual Set czyli mówimy, że wszystkie pliki z tego katalogu is będziemy analizować, tak i będziemy mieć dostępne dodatkowo informacje o nazwie pliku. Nakładamy schemat. E, te pliki mają jakąś tam strukturę, tak. E, nakładamy schemat w momencie czytania, czyli mamy te wszystkie dane, które są w pliku. Używamy ekstraktora tekstowego, tak separatorem e, pól jest akurat tutaj spacja. Mówimy, że wszystkie Błędne rekordy, które nie będą pasować do tego wzorca, do tego formatu, to będziemy ignorować. I dalej, dalej już jest czysty SQL, znaczy nie czysty może SQL, SQL plus.NET, tak? Bo mamy tutaj takie pole, które mówi nam IP, i to IP jest w takim nieczytelnym formacie, to konwertujemy go. Tak? Używając yy, funkcji, funkcja tam była pokazana, ja pokażę ją jeszcze, jeszcze tutaj raz. Okej, okay. tak wygląda nasza funkcja, którą będziemy roz, yy, używać. Yy, Okej. Okay. I operujemy na yy, SQL-u, żeby policzyć jakieś agregaty. Ja tego skryptu może nie będę uruchamiał, chciałem po pokazać ciekawsze yy, demo. Okej, okay. yy, kolejne demo, które chciałem pokazać, znaczy w zasadzie pierwsze, to mamy taki zbiór danych, gdzie mamy obrazki. To są takie celowo przeze mnie stworzone obrazki, bardzo proste i chcemy na dużą skalę z tych obrazków wyciągnąć informacje o histogramie kolorów, czyli jakie kolory, jakich kolorów jest najwięcej na tym obrazku. A ja celowo wybrałem taki przykład, żeby pokazać, jak tego dotneta tutaj możemy użyć. Powiedziałem, że mamy... Nie mamy, mamy cztery rodzaje ekstraktorów, możemy napisać swój własny ekstraktor, to jest ich ekstraktor binarny, czyli dziedziczymy po abstrakcyjnej klasie i ekstraktor, override'ujemy metodę extract, tak, i pobieramy, co, czytamy całą zawartość pliku. Zawartość pliku, tak, zawartość pliku jest tutaj, w tym i będzie dostępna z poziomu naszego kodu SQL-owego, w kolumnie o indeksie 0. To jest nasz ekstraktor, czyli będziemy pobierać nasze dane. Dodajemy tę Assembly, dodajemy ten ekstraktor, pobieramy nasze dane. Tak? Tu jest użycie naszego ekstraktora. W kolumnie Content będziemy mieć zawartość pliku. OK? Fajnie. Teraz będziemy chcieli procesować to, tak? czyli możemy użyć do tego procesora. Tu jest mój, mój procesor, metoda proces. Każda, każda z tych rozszerzanych klas może mieć konstruktor. Tutaj mamy konstruktor parametrowy, tak? Czyli będziemy jako parametr podajemy, ile kolorów chcemy wyekstraktować, tych najbardziej wyraźnych, których kolorów jest najwięcej. Mamy metodę proces, tak, Pobieramy, mamy input i output. Pobieramy input, tak? Pobieramy tutaj input. I będziemy to, co uda nam się wyekstrakować, listę kolorów zapiszemy do outputu. W naszym przypadku output to będzie mm, dictionary, czyli SQL Map. Czy tutaj będzie indeks, czyli 0 chyba będzie miał najwięcej, a tutaj nazwa tego koloru. Tak możemy to procesować. OK, jak tego, jak tego będziemy mogli używać? Mamy operator proces, podajemy nasz dataset, podajemy kolumny. Które są przekazywane. Tak, i używamy naszego procesora. Mówimy, że trzy kolory. Czy najbardziej te kolory, które jest najwięcej na, na obrazie będziemy wyciągać. Yy, mamy m, w wyniku dostajemy słownik. Ten słownik sobie rozwijamy za metodą Cross Apply Explode, czyli będziemy mieć nazwa pliku, yy, yy, kilka razy nazwa pliku i trzy kolory, które się znajdują najbardziej intensywne. Ja to uruchomię, uruchomię to lokalnie i zobaczymy, jak to wyjdzie. Mm. Ok, powiem, że inni zrobili to lepiej i zaraz pokażę, <grym> tylko niech to się skończy uruchamiać. Ok, ale może przejdę do... Mamy trochę mało czasu, żeby pokazać fajny demo, ale przejdę już do, do drugiego data setu. W międzyczasie to się skończy. Drugi data set jest już... <grym> Mniej abstrakcyjny, czyli mamy jakieś tam obiekty. Tak? Mamy jakieś auta, osoby. E, osoby, dużo osób, e, klub piłkarski. I mamy chyba 12 takich obrazków. To będzie nasz dataset. Tak, powiedziałem, że inni zrobili lepiej tą ekstrakcję. Teraz pokażę. Mm, Okej, okay, to się jeszcze procesuje. Z poziomu usql możemy, moż mamy możliwość wykorzystania Cognitive API. -a. Czy ktoś słyszał o Cognitive API? To są te usługi poznawcze Microsoftu. I tam mamy możliwość, na przykład, e, dostępność do takiego API, które nam wyekstrahuje, co jest na naszym obrazku, czyli wszystkie obiekty do jakiegoś poziomu, które są na naszym obrazku. Te rozpoznawanie emocji to jest. E, f, mm, nie dokładnie to. Bo pierwsze pierwsze to jest rozpoznawanie obiektów, czyli powiemy na obrazku, że są z auta, e, auta, drzewa, jakieś inne obiekty. Rozpoznawanie emocji jest również dostępne, czyli mamy face API, czyli możemy rozpoznawać emocje, możemy rozpoznawać wiek i płeć. I to API jest również dostępne e, dostępne w ramach e, lejka. Ok, w międzyczasie nasz job się wykonał. To co powiedziałem, mamy. Wy, na, na razie nie ma szału, wyekstrahowaliśmy jakieś tam kolory naszego. Z, na, z naszych obrazków. To spróbujmy teraz użyć naszego Cognitive API-a, czyli to, co Microsoft zrobił, przygotował dla nas lepiej, i będziemy próbować z naszego, naszych obrazków tak, odczytać, jakie obiekty mamy na tych obrazkach. Ja zarejestrowałem sobie to Cognitive API lokalnie, ściągnąłem, zainstalowałem lokalnie, dodałem referencję do tego. Użyłem dedykowanego ekstraktora i użyłem Image Tagera procesora, który zrobi dokładnie to, co ja robiłem, tylko lepiej. Tak? Będziemy mieć listę obiektów. No i tutaj szukam sobie obiektów plików, czyli obrazków, dla których mamy auto, na których jest auto. Tak. No i dodatkowo zapisuję wszystkie pozostałe obiekty, które zostały zidentyfikowane na obrazku. Jak spróbuję to uruchomić. To pewnie troszkę potrwa. Ten, przykłady, które pokazuję, uruchamiane są lokalnie, nie kosztuje mnie to nic, możemy ściągnąć to API, tak, zarejestrować ściągnąć to API, zarejestrować te extensiony lokalnie, korzystając z tego emulatora do Lake'a i do Visual'a czy do Visual Studio Kodu, o, o, uruchamiać lokalnie ten kod i się bawić, eksperymentować i poznawać USQL'a. OK? nasze dane się poprocesowały. To zobaczmy jak to wyglądało. Tak? Mamy pierwsze. Pierwszy... O, tu coś widać. Będzie coś widać. Yeah. Jak to powiększyć. Może spróbujemy to tak zrobić. Jak eee, wrócimy do naszego obrazka. Tak? To, to jest nasz pierwszy obrazek. To jest auto. I tutaj widzimy, że rzeczywiście zostało rozpoznane jako auto. Dodatkowo dach, jakiś w tle mamy jakiś las. Wiemy, że gdzieś to się działo na zewnątrz. Część związana z tym, co ktoś tutaj powiedział, z rozpoznawaniem emocji. Ja tutaj pokażę przykład, który jest odpalany lokalnie, związany z Cognitive Face API, czyli Emotion API. Do czego ja tutaj używam tego? Używam do... Korzystając z tego samego Datasetu, przykład jest na tym samym Datasecie, y, używam tego do zna znalezienia y, plików czy zdjęć, na których są moje dzieci, wiedząc, że to są dwie córki i mają poniżej w wieku poniżej 7 lat. Tak. Zasada jest podobna. Tutaj używamy ekstraktora dedykowanego do tego, czyli mamy Face Detection ekstraktora. E, ten ekstraktor. Wyekstrachuje z naszych obrazków informacje o ilości twarzy, tak, indeksie, położeniu i informacje o płci, płci i wieku. Dodatkowo jest, nie wiem czy tutaj to mam użyte, tak, możemy, jest ekstraktor, jest, nie ekstraktor, player do ekstrakcji emocji. Tu możemy ekstrakować emocje. Spróbujemy to użyć wykonać lokalnie. Czy na razie to poznajemy tego możliwości USQLa i dotneta lokalnie, na, bawiąc się na lokalnych datasetach. Ja tutaj się skupiam na tych aspektach nie stricte związanych z USQLem, tylko na możliwości integracji z dotnetem. Tak, USQL jest bardzo podobny do SQLa. Jak to jest na SQLa, to w zasadzie wszystkie operatory, funkcje, cała składnia jest bardzo podobna. Nie, nie, ma takiego API, przynajmniej dostępnego z poziomu uh, Data Lake'a. Ok, ja to uruchomiłem i zaraz zobaczymy, co z tego wyjdzie, ale to tak jak mówię, bawimy się lokalnie na małą skalę, tak? <grych> ok, i tutaj rozpoznał, to są, szukałem zdjęcia dwóch, yy, raczej z, z obrazków, na których są zdjęcia dziewczynek w wieku poniżej 7 lat, tak? Znalazł 5 i 13. Wiedzą, że to są moje córki. Możemy zobaczyć, czy to rzeczywiście to działa. Tak, to było zdjęcie numer 5, przyznaję się. Tak, to też jest to. Zobaczymy jeszcze, jak sobie wrócimy. Ojej, tutaj. Eee, to chyba nie, nie był ten. To był ten tu są informacje, nie wiem, czy to widać, znowu to muszę skopiować gdzieś, które zostały wyekstrahowane z naszych zdjęć, tak, czyli mamy, jak mamy więcej osób na tym zdjęciu, no to te, to zostało wyekstrahowane, została pobrana informacja o wieku tych osób i płci i położeniu. OK, to tyle jeśli chodzi o uruchamianie lokalnie, ale teraz pokażę przykład, jak to wygląda, jeśli chodzi o uruchamianie w chmurze. E, mam wrzucony w chmurze taki pliczek, który został ściągnięty, który o, zawiera informacje o e, tym, co się dzieje na stack Overflow. Pliczek jest xml i zawartość jego jest taka. Czyli mamy taką zawartość. Tak? Informacje o postach, i tu jest. Jeden rekord, czy jeden element XMLowy, który opisuje, opisuje ten post. I stwierdziłem, że na tej podstawie można, mogę sobie zrobić ranking technologii, które są używane, tak? Czyli jak jakieś, były jakieś posty wrzucone i tam było dużo wejść, no to te technologie zakładam, że są bardziej popularne. Okej, okay, do tego mam, ten pliczek leży sobie tam w chmurze i ma tak gdzieś 40 parę giga. Jak myślicie, ile zajmie przetwarzanie? Wszystko zależy, tak, zależy ile zasobów chcemy użyć. OK, jak wygląda mój kod? Eee, tak jak pokazałem nasze dane, napisałem, były dane xml napisałem sobie XPack procesor, czyli załadowałem nasze dane, każdą taką... W w każdej linii będę miał ten rekord i teraz tutaj sobie napisałem taki procesor, który mi wyekstrahuje te dane do kolumn, tak? Czyli będę, znowu kod dotnetowy, tak? W wyniku do, do, trzymam te w postaci kolumn tutaj informacje, które były dostępne tutaj, czyli ID będę miał dostępne tutaj, tak? Tutaj robię jakieś przekształcenia związane z kastowaniem typów, Kategoryzuję to, czyli będę pobierał z kilku kategorii. to napisałem sobie też jakiś tam procesor, ale może to jest mniej e, istotne. I w wyniku będę otrzymywał informacje o tym, które technologie były najbardziej popularne. OK? Teraz uruchamiamy to w chmurze, tak? Tutaj mam wybrane konto w chmurze i określam ilość. A może nie tak to zrobimy? Będzie lepiej widać. Submit script. Też niewiele widać. Ok. Lepiej? E, tylko, że teraz nie mogę nawigować. E, co mamy? Mamy nazwę naszego joba i konto, które zostało stworzone na Azure. Określamy ilość jednostek, tak, na których będzie wykonywany nasz kod. Generalnie zasada jest taka, najprościej, jak Dowiedzieć się, ile tych jednostek mamy użyć. Jeśli nie wiemy, nie uruchamialiśmy naszego joba. 1 GB, jedno, jedna jednostka. Tak ja tutaj dałem 45 plus 1, czyli będzie plus 1. Uruchamiam nasz, nasz kod. Teraz na, mój job jest submitowany do chmury. Dane są w chmurze. OK, to się uruchamia. Ja pokażę może. E, tu jest mały dataset, tak. Ten dataset jest tak 40, 44 chyba gigabyte. Ja pokażę wykonanie z większego joba, tylko się odnajdę w swoim kodzie. Ok. Tu miałem joba, który na wejściu, na wejściu e, dostał, miał e, 2,5 terabajta danych tak, 2,5 terabajta danych w postaci plików CSV. -ek. Jak myślicie, ile się wykonywał ten job i ile to mnie kosztowało? To liczy, liczyłem agregaty z tych danych. Generalnie założyłem 100 adlautów, 100 jednostek, czyli na 100 maszynach. Wykonywało się to gdzieś około 17 minut. Tak? 17 minut. Kosztowało mnie to 42 e, dolary. Jeśli bym był w stanie zapłacić więcej, trochę więcej, czyli 67 dolarów, tak, to musiałbym zalokować 1105 jednostek i wynik miałbym po dwóch minutach. Co jest fajne, tak? Lake jest, aż Lake Analytics jest przewidywalny, czyli generalnie wiemy ile płacimy za godzinę jednego adlaucza. To jest tam jednak 60 coś euro albo 2 dolary, tak. Wiemy jaki mamy dataset, wiemy jaki jest nasz job, tak. Płacimy za zaalokowane zasoby, czyli zaalokujemy na przykład 100 jednostek, to płacimy za 100, tak. Nieważne, że nie używamy tych 100, czyli możemy trochę zrobić over allocation, czyli zaalokować troszkę za dużo. Możemy też zrobić... Mm, Zalokować mniej, wtedy na wynik poczekamy dłużej. Ok, ja zobaczę, jak tam mój job. Zobaczę teraz e, tutaj, jak to wygląda z poziomu Ażura. Czy tutaj widać mojego joba? Jak wyglądają wyniki takiego joba? To jest tak to wyg wygląda z poziomu Ażura. Ten panel do zarządzania tymi jobami. Oczywiście te joby i te skrypty możemy możemy uruchamiać z poziomu ażura. Mamy fajny wizualizator, czyli wiemy, tak, wiemy, dostaliśmy na, daliśmy mu plik 44-gigowy. Tutaj mamy operację związane z pobraniem tych danych, agregacje, tak, wszystkie operacje, które się tam działy, mamy wynik. Możemy tego joba puścić jeszcze raz, zobaczyć. Mamy całą historię, wiemy co się działo. Nie, dane już były na, w chmurze, tak, dane miałem złożone wcześniej w chmurze, aczkolwiek my robimy takie rozwiązania, to właśnie z, z, używając dodatkowej usługi Azure Data Factory, że w pierwszym kroku ładujemy dane, ładujemy dane z on-prem'a do chmury, tak, bo jak masz dane w on-prem'ie, no to musisz załadować do chmury, żeby je procesować i z faktory uruchamiasz takiego joba. Ok, to zobaczmy, zobaczmy co było wynikiem. Tak, tutaj są jakieś stare dane. Widzimy, że JavaScript w 2016 w czerwcu rządził. Tak? czyli z tego dużego datasetu wyekstrahowaliśmy taki mały i zrobiliśmy to w jakimś skończonym czasie. OK. Co jeszcze mamy fajnego? Jak przejdziemy do naszego joba, możemy, możemy zobaczyć to, co, o czym mówiłem. Czyli możemy zobaczyć jaki by był optymalny plan wykonania dla naszego joba. Aktualny był taki, że zaalokowaliśmy 45 tych adlauców. Job wykonywał się ponad dwie minuty, kosztowało nas to trochę ponad 2 euro, tak? Optymalny plan to 44, czyli przealokowaliśmy, tak? Czas wykonania nawet krótszy, tak? Troszkę, troszkę mniej byśmy zapłacili. Mamy, możemy sobie wybierać, co by się stało, jakbyśmy chcieli to przetwarzać na jednym takim adlaucie, tak? Na jednym adlaucie to by się wykonywało godzinę. W przypadku mojego tamtego joba z dwoma terabajtami danych, jak sobie gdzieś tam do niego wrócimy. No to chyba nie wiem, czy to będzie. No, to by się wykonywało ponad jeden dzień tak, a mi się wykonywało to w 17 minut, optymalnie w 2 minuty, czyli mamy bardzo fajny skalowalny engine. Podsumowując, mamy bardzo fajny skalowany engine, skalujemy per query, płacimy za query, do tego mamy język, który bazuje na, na SQL-u i który możemy rozszerzać o wstawki dotnetowe i możemy budować bardzo fajne rozszerzanie, e, rozwiązania analizy e, big data, tak? I to jest przewidywalne, możemy sobie przewidywać koszty. Bardzo fajną rzeczą jest ta integracja z kognitivem, bo możemy używać Cognitive API, nie, nie całego Cognitive API, ale na przykład te związane z face detection, image detection, sentiment analysis, to robiliśmy takie rozwiązanie, że na przykład robiliśmy analizę sentymentalną, czyli ładowaliśmy jakieś teksty, tak? I ocenialiśmy ten tekst. Mówiliśmy, że on jest pozytywny, negatywny albo jakiś tam neutralny. I to API było dużo tańsze w tej, w, 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 jeśli użyjemy go z poziomu lejka. Ok. To w zasadzie tyle jeszcze tutaj wrócę do prezentacji, pokażę troszkę. Znowu jakieś problemy, mam duże problemy dzisiaj z komputerem po pierwszej swojej prezentacji. Gdzieś przejadę, żeby pokazać, gdzie można szukać materiałów do eksperymentów. okej. Okay. Moje repozytorium. Znajdziecie tam prezentację, już wszystkie przykłady z dzisiejszej prezentacji, moje eksperymenty z lejkiem i trochę zasobów w lecie. I tak jak mówię, nie potrzebujemy dużo, żeby zacząć się bawić, z uwagi na to, że ściągamy emulator do siebie i z poziomu Visual Studio bawimy się, bawimy się, procesując pliki, dane w plikach CSV na przykład, obrazy. No i co tylko chcemy, bo tak jak powiedziałem, możemy nasz kod USQLowy rozszerzać, rozszerzać za pomocą dotneta, czy dokładniej c sharpa Ok, tyle z mojej strony dziękuję za uwagę, i przepraszam, że za wszystkie problemy techniczne, no tak się czasem, prawo prezentacji niestety zadziałało. Tak. Jak będziecie mieć jakieś pytania, to...